Monika i Jasia, tak pięknie dziś wyglądacie. Wyglądacie jak prawdziwe księżniczki. Doskonale. Chcecie się pobawić? O, mama dzwoni. Zaraz wrócę. Obiecuję. Bawcie się dobrze. Czy miejsce lalek jest w pudle? Tu jest nudno. Nasza właścicielka nie ma za grosz wyobraźni. Ale to pudełko to czysta kartka. Możemy tutaj zrobić, co tylko chcemy. Lilka, jesteśmy księżniczkami. Więc zbudujemy własny zamek. Bierzmy się do pracy. Możemy użyć wszystkiego. Nawet drewna i gwoździ. Dobra robota, Lilko. Ale to dopiero początek. W dom trzeba włożyć trochę pracy. Nie chcemy, żeby spadło. Dodaj więcej śrubek. Nie żałuj. Rama jest gotowa, ale powinny być dwa piętra. To zamek. Mam pomysł, Jasiu. Pomóż mi. Wygląda po królewsku. Możemy wymyślić tyle ciekawych rzeczy do zrobienia na drugim piętrze. Jasiu, chodź tu. Spójrz, wszystko już zrobiłam. Wow, jesteś urodzonym budowniczym, psiapsi. Zapomniałyśmy o czymś, Lilka. Nasz dom musi być piękny. Dokładnie. Do zrobienia ścian wykorzystajmy białe panele. Razem jest raźniej. Zawsze możesz liczyć na swoją najlepszą przyjaciółkę. Nawet gdy budujesz dom. I nie zapomnijcie o drugim piętrze. Zostało niewiele do zrobienia. Chodź, Lilka. Został jeszcze jeden ważny element. Schody. Teraz możecie spokojnie wchodzić na piętro. Nasz pałac potrzebuje okiennic. Dobry pomysł, Jasiu. Zaczynamy. A potem udekorujemy okna. Zasłonki i kwiaty na parapecie. Właśnie tego nam trzeba. Wow! Wnętrze robi się naprawdę urocze. Na piętrze będzie otwarty taras. Możesz na mnie liczyć, Lilka. A teraz najlepsza część. Zastanówmy się nad projektem wnętrza. Zaczynając od drugiego piętra. Dywan jest najważniejszy. Już teraz wygląda o wiele lepiej. Tutaj stawiamy sofę. A oto półki. Wykończeniem jest stół i lustro. Nie możemy się bez nich obejść. Ale nie jest jeszcze wystarczająco przytulnie. Zróbmy coś z tym, kochana. Mamy tu wszystko, czego potrzebujemy. Zaraz. To prawdziwy skarb. Zamieńmy ten dom w dzieło sztuki Barbie. Musimy umieścić wszystko na swoim miejscu. Zróbmy to. Półki są nie do poznania. A stół pomieści kosmetyki. Aby trochę rozjaśnić lustro, przystrójmy je na różowo. Przydał się puszysty koc. Te urocze poduszki będą do niego pasować. I pozostało jeszcze kilka drobiazgów. Położymy je na komodzie. Rozgośćcie się. A zdjęcia są na ścianie. Barbie uwielbiają robić sesje zdjęciowe. To wszystko. Drugie piętro gotowe. Możemy chwilę odpocząć. I przygotujmy nasz powóz. No bo jak inaczej pojedziemy na bal dla Barbie? Na piętrze domu Barbie będzie salon i kuchnia. Ten dywan w jasnych kolorach stworzy wyjątkową atmosferę. I nie obejdzie się bez sofy, komody, lampy i stołu. Możemy zrobić obiad w mikrofalówce. Jasiu, czas udekorować wejście. Wow, te zasłony idealnie pasują do tego klimatu. A co jeśli przyjdą goście? Potrzebujemy krzesła. Ładnego i oryginalnego. Właśnie tak. W kształcie buta. Zmiękczmy krzesło gumką piankową. Lilka, to ty! W samą porę. Mogę to pożyczyć? To koce, których szukałam. Będzie z nich świetne obicie na nasze krzesło. Voilà! Czy nie jest piękne? Wow. Jasiu, to świetny pomysł. Pewnie. Bardzo się starałam. Czy chciałabyś zasiąść na tronie lalki? Z miłą chęcią. Wow! Czuję się jak królowa. Ozdobnych elementów nigdy za wiele. A więc kontynuujmy dekorowanie salonu. Jest tu tyle różowych akcentów. Barbie to uwielbiają. Jasia ma kolejny niesamowity pomysł. A może zrobimy huśtawkę? W salonie! Łatwizna! Mamy deski,
i sznur, i trochę materiału. Musimy tylko poskładać kawałki. Trochę umiejętności i czasu spełnią to marzenie. Jasiu, udało się! Dodajmy tylko trochę różu do tego projektu. Ciesz się, Lilka! A ulubioną rzeczą Jasi są bańki mydlane. To dobry moment na zrobienie selfie w nowym wnętrzu. Hashtag Dream Dollhouse. Czas na śniadanie. Jasia zajmuje się dziś gotowaniem. Mamy gorące kakao i ciasto. Pyszne! Słodki zapach obudzi każdego śpiocha. Lilka jest gotowa zacząć ten dzień. I wygląda na to, że jej psiapsi ma coś pysznego do jedzenia. Jasiu, mogę zjeść trochę twojego śniadania? Dzień dobry, Lilko. Chwileczkę. Wciągaj. Tak działa dostawa jedzenia w domu Barbie. Smacznego. Chciałabym, żeby każdy poranek był taki smaczny. Po obfitym śniadaniu czas na trening. Jesteś gotowa, Jasiu? Zawsze. Zacznijmy od rozgrzewki. Raz, dwa. Raz, dwa. To wszystko. Przejdźmy teraz do treningu siłowego. Szkoda, że nie mamy więcej ciężarów. Ale jest piłka do ćwiczeń. Jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Zróbmy brzuch, Lilka. I nawet nie śnij o słodyczach. Jeszcze się wystarczająco nie napracowałaś. I na koniec fajna gra. To był niezły trening. A może zrobimy piknik w domku Barbie? Zacznijmy od zbudowania przytulnej przestrzeni na tarasie. Przygotujcie dużo smakołyków. Rogaliki, ciasta i koktajle. Wygląda pysznie. To jest słodkie życie. Jasiu, pomocy! Co się dzieje, kochana? O mój Boże! Wygląda dość przerażająco. Dalej, Jaśka. Wstawaj. To tylko rzutki na magnes. Może zagramy? To nie jest śmieszne, Lilka. Ale gra w rzutki to świetny pomysł. Zobaczmy, kto ma lepszego cela. Lilka zaczyna. Nie jest tak łatwo trafić do celu. Może Jasia poradzi sobie lepiej. Tak! Wygrałam! Szkoda, że nie mamy żadnych nagród. W domu Barbie nie ma nudy. Przyjaciółki zawsze znajdą coś do zrobienia. Jak na przykład herbatkę albo live'a dla fanów. Jasia ma tylu fanów i zawsze ma mnóstwo pomysłów. A może zrobimy piękne światła w stylu Barbie? Lilka ma inne zmartwienia. Szykuje się na imprezę. Światło gotowe. Poznaj różową piękność. Podoba ci się psiapsi? Jest pięknie, Jasiu. Musimy pomyśleć o motywie przewodnim naszej imprezy. Trzeba znów otworzyć kufer Barbie. Nie, Jasiu. To wszystko już było. Nawet nie próbuj mnie do tego namawiać. Czego się nie robi dla przyjaciół? Możesz nawet uszyć nową sukienkę. Lilka, będziesz miała najlepszy strój. Niebieski jest teraz modny. Czas ocenić wyniki. To niesamowite, Jasiu. Pozostało tylko dodać kilka akcesoriów. Jasia też jest gotowa. Czas zacząć tę imprezę. Zatańczmy! To świetna parapetówka. Ale może być jeszcze lepsza. Zróbmy watę cukrową. Głównym składnikiem jest cukier. Po prostu włącz maszynę. Ta maszyna jest niesamowita. To najważniejsza rzecz w domu, co nie? Dalej, Lilka. Dasz radę. Częstuj się, psiapsi. Pycha. Wata cukrowa to najlepszy obiad ever. Lilka, zapomniałyśmy obejrzeć naszą ulubioną bajkę. Łatwo to naprawić. Rozgośćmy się i bawmy się dobrze. Lilka, ci! Nasza właścicielka wróciła. Co teraz będzie? Tęskniłyście za mną, Barbie? Chcecie bawić się dalej? Cześć! Odwiedź nas! Obejrzyjmy wspólnie bajki! O mój Boże! Gadające Barbie!